10 najbardziej denerwujących rozmówców. Bez względu na płeć zdarza nam się natrafić na osobę, która należy do tej kategorii bardziej męczących. Zadałem wam ostatnio pytanie, kto was najbardziej denerwuje jako interlokutor? Szybkie mówienie zwykle nie przeszkadza. Embolofrazja, czyli już bardziej, a największą irytację wzbudzało używanie słów wypełniaczy, takich jak generalnie jakby wiesz o co chodzi, wiesz, nie? No nie wiem. Ale to nie wszystko. Są też inne, bardzo ciekawe przypadki. Być może po obejrzeniu tego odcinka pomyślisz sobie, może faktycznie nie warto zadawać pytania, a potem nie słuchać? Dzięki temu wszystkim nam, tutaj, wam, mi i ludziom dookoła, będzie się żyło lepiej. I mała notka, zanim zaczniemy, pamiętaj, że każdy z nas w jakiejś części jest tym denerwującym rozmówcą. Ja na przykład denerwuję się, gdy ktoś kwestionuje każdy mój pomysł. A sam, rozmawiając z przyjacielem Patrykiem, tak, podważam każdy jego pomysł. Na pewno nie da rady, nie ma szans, ale jak chcesz, to spróbuj. Niemniej, trzeba wykonać w tym obszarze pracę, aby lepiej się ze sobą porozumiewać. Zacznijmy. Osoba, która używa mnóstwa dygresji albo opowiada w taki sposób, że masz wrażenie, że przez tydzień opowiada tobie historię, którą ty byś opowiedział w 20 sekund. No tak, zamiast skupić się na konkretach, czasami niepotrzebnie opowiadamy wielowątkową historię, która nuży naszego rozmówcę albo go wręcz denerwuje. Miło jest usłyszeć wprowadzenie, aby opowiadanie było trochę ciekawsze, bardziej barwne, ale trzeba znaleźć też gdzieś ten balans. W innym wypadku odbiorca komunikatu wieszczy upadek tej historii. Raz ze swoją byłą dziewczyną nie rozmawiałem przez tydzień. Nie chciałem jej przerywać. Mam zresztą taką ciocię, która chce mi opowiedzieć, że była w sklepie i kolejka była długa i się zmęczyła. Pociła się i wróciła zmęczona do domu. Jak myślicie, jak bardzo można rozciągnąć tą historię? A, no to ja znowu ostatnio wstałam dość późno, wiesz? Jak zawsze, włączyłem sobie dziennik, wiesz, ten na trójce, co lubię. Kawa, trochę chleba, pogoda ładna, to myślę, że pójdę na zakupy. Nie będę przecież się nikogo prosić, prawda? Prosić. Ostatnio Michał mi pomagał robić te zakupy, ale teraz jego żona ostatnio w starostwie więcej pracuje. On też ma więcej obowiązków w domu, więc nie będę mu się narzucać. Może kiedyś zapytam, ale nie teraz. W każdym bądź razie ubrałam buty i wybrałam się do tego sklepu, ale zanim wyszłam, to przy klatce ktoś zaparkował tak samochód, że ledwo mogłam przecisnąć się między drzwiami a ścianą. No wyobrażasz to sobie, jak w ogóle coś takiego można zrobić? Koniec świata po prostu. No i wiesz, i potem on do mnie podszedł i powiedział mi, że to tak, ale... No to było tak... Tak, bo... I wtedy położyłam zakupy i umyłam ręce. W ogóle był już jeden odcinek z tej serii, dlatego zapraszam was do niego w rogu ekranu. Pytacz pyta, ale nie słucha odpowiedzi. Niczym redaktor w TV. Oj, to jest trudny przypadek i takie osoby... aż mam ciarki. Zbyt dużego komentarza w tym miejscu nie mam, po prostu uświadomcie sobie, że... No bez jaj, no. Błagam. Taki, który w dyskusji na siłę próbuje mi udowodnić swoją rację, zamiast uszanować swoje odmienne zdania. Ani w tej rozmowie trwać się nie da, ani z nich wybrnąć z klasą. Jak to tak nie mieć dzieci? Dzieci są fajne, one nadają ci sens w życiu. Musisz ukończyć studia, nie dostaniesz po tym pracy. Co to za moda na te całe związki, takie dziwne 50 lat temu? Nie było tego problemu. Tak. Dramat. Czasem zdarza się tak, że ktoś mówi bardzo wolno. No stary, i to było niesamowite. Wsiadłem na motor, dodałem gazu i wyskoczyłem, wydawało mi się, w powietrze. Z 30 cm nad ziemią leciałem bardzo, ale to bardzo długo. Dam ci chwilę, a ty zastanów się, jak możesz zareagować w takiej sytuacji. Ja mam jeden gotowy sposób. No i wiesz, i potem patrzę za siebie, a tam moich dwóch kolegów jedzie i nie może mnie wręcz dogonić. Ja jechałem już na trójce. Wow, Michał, co za ekscytująca opowieść. Zaczekaj chwilę. Aga, chodź na chwilę. Opowiem ci historię, Michał. Ekscytująca, jak ją usłyszysz, to kopara ci opadnie. Także dawaj, chodź. Michał, to jest Aga. Opowiedz jej to samo. Zaraz przyjdę. Na razie. Działa. Irytuje mnie rozmówca, który nie potrafi słuchać, przerywa i wciska swoje kwestie i to nie jest tak, że paplam pół godziny.
On przerywa w pierwszym zdaniu. No cóż, ja potrafię słuchać, uwielbiam cenne uwagi, nie cierpię, gdy ktoś nie potrafi się skupić na rozmowie, tylko myśli o tym, co sam ma do powiedzenia. No, z przerywaczem jest tak, że jeśli nie jesteś podobny do niego, to ciężko będzie ci się porozumieć. Nie ma świadomości, że jest to niegrzeczne i męczące dla drugiej strony, choć oni sami czasami uważają, że nie robią nic złego. I to te osoby, co nie przerywają, przecież mają problem, bo przecież nikt im nie zabroni wziąć głosu w jakiejś sprawie. Jednak w ogólnym rozrachunku rozmowa wtedy wydaje się chaotyczna i łatwo o nieporozumienia. Zdarzy mi się rozmawiać z osobami wcinającymi się w moje zdanie i nie jest to prosty dialog. Jemu się wydaje, że wie, co mam na myśli i choć ma rację tak na 10 razy, to i tak będzie wierzył w to, że trafi w totolotka i uprzedzi moje słowa. Co to mu daje? Możliwe, że chwilowy przypływ pozytywnych doznań i nic więcej. Czasem używam takiej metafory, że każdy z nas ma w sobie taki silnik, który najlepiej pracuje na optymalnych obrotach. I gdy u mnie jest to jakieś 2-2,5 tysiąca obrotów, to w rozmowie z przerywaczem muszę piłować silnik, wiecie, 3-3,5 tysiąca, to jest jeszcze bym chciał coś dopowiedzieć i jeszcze coś bym chciał dopowiedzieć. A koniec końców on i tak ma swoje zdanie i powie, no nieważne, a ja gula w gardle, a ciut z nim. Mnie najbardziej wnerwia, jak widzę, że ktoś kręci wokół tematu. Nie powie jasno, o co mu chodzi i liczę na to, że druga strona się domyśli. Mam znajomą, która pytając mnie o to, czy pożyczę jej na przykład 2 krzesła, poopowiada przed tym, kto do niej dzwonił w tej sprawie, kto i kiedy przyjdzie i że to w sumie na delikatną imprezę i czy mam w domu w ogóle krzesła, a jak tak, to jakie. Ja się zastanawiam, o co chodzi. Ona mówi, że nie ma problemu, ale wiesz jak to jest, bo dzwoniła do innej osoby, ale ta nie miała krzeseł. Do brzegu po prostu. Czasami te krótsze komunikaty są o wiele lepiej odbierane. Protip? Jeśli wiesz, że twój rozmówca jest konkretny, zadaj mu też bezpośrednio tą prośbę. Moi drodzy, zapraszam was oczywiście do swojego newslettera, jak wejdziecie na moją stronę gladyszek.pl. Tam znajduje się miejsce, gdzie możecie zostawić swoje imię oraz maila. Dzięki temu będę raz na tydzień wysyłać wam wiadomości mailowo. Nazwaliśmy to wraz z widzami między mailami, tak żebyście wiedzieli, że czasami coś między waszymi mailami się pojawi właśnie ode mnie, od między słowami. Oprócz tego ważna sprawa, tutaj opowiadam wam o denerwujących rozmówcach, ale też jest to tylko zalążek obszernego tematu, jak się świadomie i w odpowiedni sposób oczywiście komunikować. I w maju, w drugiej połowie będę w Warszawie i przeprowadzę taki kurs stacjonarny dla uczestników. Miejsce jest około 15-20, zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. Tam nauczycie się obserwowania mowy ciała, nauczycie się języka perswazji, wykrywania kłamstwa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia wszystkiego zebrać i wam to włożyć do głowy, żeby wywrócić wam to życie do góry nogami, ale jest tego na tyle dużo, że no, otwiera to oczy. To jest tak, jakbyście chodzili do tej pory po pomieszczeniu ze zgaszonym światłem i teraz dopiero ktoś włączył światło i myślicie, kurde, to wszystko tutaj było, a ja nie wiedziałam, że tak to wygląda. Zapraszam, link tutaj. Taki, który nie słucha, przerywa, mówi głównie o sobie. Choć biorąc powyższe pod uwagę, ciężko już mówić o rozmowie, to raczej monolog. Ktoś, kto po każdym moim zdaniu zaczyna odpowiedź od no co ty, a u mnie, a mój pies, a ja wczoraj, no u mnie było podobnie. To taki dominujący typ lub typiara oczywiście. Nie szanuje zdania innej osoby, nawet nie chce go wysłuchać. Oczywiście przede wszystkim wszystkich mają interesować jego doświadczenia, jego spostrzeżenia i jego przemyślenia. Również bardzo ciężki kaliber. Tu jeszcze inny przykład, dziada, który na bank nas nieraz zdenerwował. Co u ciebie? A spoko, wiesz, ostatnio byłem w kinie i... Ale ja dawno nie byłem w kinie, uwielbiam kino, kiedyś to chodziłem do kina. Ostatnio to ja i moja dziewczyna chodzimy nad morze, ale ja średnio lubię, ale przynajmniej mam czas na podziwianie natury. A gdybyś tak wszedł do tego morza? Na dno? No muszę, bo się uduszę. Byliśmy w Nowy Rok na ramenie, w Arigator w Warszawie. I staliśmy w kolejce na zewnątrz. Niecałą godzinę. Za nami było 2 gości, z czego jeden dominował rozmowę. Po kilku minutach, gdy spokojnie kilka razy usłyszałem wiesz o co chodzi, nie? Wiesz o co chodzi, i tak łokciem, nie mogłem się powstrzymać i nie chciałem sam tkwić w tym przysłuchiwaniu się tej słabej rozmowy.
Powiedziałem o tym swoim znajomym i stanie w kolejce odmieniło się raz na zawsze. Gość pozbawiony jakiejkolwiek autorefleksji, pochylenia się nad tym, co wychodzi z jego ust. Po godzinie na twarzy rozmówcy, a w sumie lepiej by powiedzieć słuchacza tego monologu i przytakiwania, wypisane było zmęczenie. Nie bądź jak ten gość. Ten, który popełnia błędy językowe. Proszę panią wziąć, tu pisze. I bynajmniej, jako przynajmniej u szczytu listy. Ale też taki z językowymi naleciałościami, tutaj i tak dalej. Tutaj muszę trochę po sobie pojeździć, bo sam używam wielu niepoprawnie określeń. Katarzyna zwraca uwagę na to, że są osoby niepoprawnie używające wyrażeń, takich jak bynajmniej, wziąć czy tu pisze. Najprawdopodobniej poprawnie jest przynajmniej, w zależności od kontekstu, wziąć czy jest napisane. Po więcej zapraszam na kanał Pauliny Mikuły, o nazwie Mówiąc Inaczej, na którym w bardzo przystępny sposób tłumaczy, jak się posługiwać polskimi słowami. Rozmawiałem również z Mateuszem Adamczykiem, który uspokoił mnie w tym, że to nie jest koniec świata, gdy się pomylimy i czasami lepiej darować sobie poprawianie czyjejś wypowiedzi. Podsumowując, z jednej strony dobrze dbać o polszczyznę w swoim słowniku, a z drugiej wyrozumiałym dla rozmówcy i nie wytykać mu błędów. A teraz pytanie do ciebie, drogi widzu. Skąd wiesz, że mężczyzna się tobą interesuje?